Cześć, jest wcześnie rano, ale tak jak powiedziałam na Facebooku, jest taki ładny dzień, że szkoda byłoby go marnować. Dlatego wyszłam do ogrodu i mam zamiar dzisiaj troszeczkę poczytać. A skoro mam poczytać, to postanowiłam, że pokażę Wam te książki, które będą mi towarzyszyły dzisiejszego dnia. Póki co towarzyszą mi również kanapeczki, czyli moje śniadanie. I mam tutaj wodę, bo są takie upały, że bez wody chyba bym jednak tutaj w tym słońcu nie wytrzymała. Pierwsza książka to książka, którą zamierzam skończyć. Książka Michaela Kramera, który swoją drogą będzie w czerwcu w Polsce. Już teraz zachęcam Was do wzięcia udziału w tym spotkaniu z tym autorem, bo jego powieści są naprawdę niesamowite, niesamowicie nastrojowe i przede wszystkim to jest coś więcej niż taka zwykła opowieść. Na przykład Rzeka Złodziei bardzo mi przypomina Umiłowaną Toni Morrison. Troszeczkę pod względem tematu, chociaż nie jest tu oczywiście mowa o czarnych niewolnikach, ale również pod względem takiego skonstruowania fabuły, czyli nie odkrywania przed czytelnikiem wszystkich kart, tylko właśnie takiego stopniowego odkrywania tajemnic. Więc tak, kończę Rzekę Złodziei, czyli najnowszą wydaną w Polsce powieść Michaela Kramera. Kolejna książka to książka związana z moimi studiami. Tramwaj zwany Pożądaniem i inne dramaty. Tennessee Williams to jest taki amerykański dramaturg. Mam przeczytać właśnie jego dwie sztuki, Tramwaj zwany Pożądaniem oraz Noc Iguany. Chyba obie zostały zekranizowane, więc niewykluczone, że kiedyś też będę chciała obejrzeć te ekranizacje. Powiem Wam, że było bardzo ciężko zdobyć tę książkę. Ostatecznie kupiła ją dopiero moja koleżanka, ja od niej ją pożyczyłam, bo okazało się, że w żadnej bibliotece nie ma książki z dramatami Williamsa. Dlatego też bardzo cieszę się, że mogę jej przeczytać, tym bardziej, że są obowiązkowe na jeden z moich egzaminów, więc byłoby trochę średnio, gdybym ich nie przeczytała. A jeżeli chodzi o trzecią książkę, to wybrałam coś takiego lekkiego, przyjemnego, sympatycznego, idealnego na taki właśnie leniwy dzień, czyli Kim Holden, Promyczek. Myślę, że no właśnie na taki słoneczny dzień powieść idealna. Ja kiedyś już o tej książce Wam opowiadałam w jakimś book haulu, dlatego już się nie rozgaduję. Zabieram się do jedzenia moich kanapeczek. Jak widzicie, Bobek tutaj gdzieś wokół mnie szczeka. Życzę Wam miłej, sympatycznej soboty. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!